Anna Martyna, obudź się. Kiedy rześki ranek nastaje, ciemna noc na spoczynek się udaje, każdy oczy przeciera, nową kartkę życia otwiera. Kto chce, ten się cieszy, bliźnim na ratunek śpieszy. Kolejny dzień z wdzięcznością wita, dobrocią jak kwiat zakwita. Inny, smutny, zlękniony, sam nie wie, czego chce. Pyta, jaki los mu dziś przeznaczony, tkwi w transie, gdzie jest mu źle. Panie, żyjemy obok siebie, mamy różne światy, różnorakie poglądy, myśli, lecz jednego Ciebie. W głos Twój się wsłuchać, jak w ton muzyki, dać się porwać lekko, poprowadzić, a nie robić ciągle uniki. Poczuć miłość, ciepło, czyjeś serca drżenie, usłyszeć cichy płacz, zrozumieć niektórych milczenie. Wybudź leniwie zaspanych z życiowej hibernacji, niech żyją wedle Twego ducha, a nie świata indoktrynacji. Niech nie milczą, gdy dookoła źle się dzieje, niech niosą każdemu miłość, uśmiech i nową nadzieję. Niech mają najlepszy plan na swoje tutaj istnienie, niech nie liczą na własne siły i pytają o wszystko właśnie Ciebie. Bo sekret radości i pogody ducha to pokora tego, kto Boga słucha. Czytał Bogdan Dmowski.